przyjemność poznać, kiedy... 30 kwietnia w Art Inkubatorze w Bielawie odbyło się spotkanie Rady Powiatu SLD z europosłanką Lidią Geringer de Odenberg. Spotkanie miało charakter podsumowujący 10-letnią pracę pani poseł w Europarlamencie oraz nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej. Jest kilka takich prac. Pierwsza to nie jest mój indywidualny sukces, ale nas jako delegacji polskiej w Parlamencie Europejskim osiągnięty naprawdę na piątkę. To jest duży budżet na następnych 7 lat, 106 miliardów euro. Mamy się z czego cieszyć. Jeśli chodzi o moje konkretne prace, to myślę, że prace nad harmonizacją prawa autorskiego, nad prywatnością w internecie, nad bezpieczeństwem danych osobowych w internecie, to była moja działka, nad którą najwięcej pracowałam i bardzo dużo udało się w tej dziedzinie osiągnąć. Cieszę się, bo również pobiłam swój własny rekord ilości osób zaproszonych do Parlamentu Europejskiego z tak zwanymi wizytami studyjnymi, łącznie 3800 osób i naprawdę jestem z tego dumna, bo to jest 3800 przeszkolonych europejska osób. Tych kwestii jest bardzo dużo. 10 lat minęło naprawdę, nie wiem kiedy, ale widzę, jak dużo rezultatów udało się osiągnąć przez ten czas i Polska osiągnęła, i tutaj region Bielawy-Dzierżoniowa. Uważam, że nasze przystąpienie do Unii Europejskiej dało naprawdę bardzo pozytywne rezultaty. Niewątpliwie bez tych pieniędzy wielu rzeczy nie zrealizowalibyśmy. Tak w Polsce, jak i w powiecie, jak i w naszym mieście. My oczywiście bardzo dobrze przygotowaliśmy się jako Bielawa, stąd też nasze bardzo dobre miejsce w tym rankingu gmin, które pozyskiwały środki, no i bardzo widoczne efekty. Dzisiaj też będę o tym mówił i pokazywał po prostu na przestrzeni tych lat minionych, prawda, jak wiele udało się zrobić. Pani europoseł wraz z burmistrzem miasta Bielawy mocno podkreślali, jak istotne jest nasze uczestnictwo w wyborach, jak bardzo ważne dla naszego wspólnego dobra, nie tylko na poziomie miasta, naszego kraju, ale też i samej Unii Europejskiej. Myślę, że na początku musimy przekonać Europejczyków i Polaków, i zadowolonych Polaków z Unii Europejskiej, żeby poszli na wybory. Bo niska frekwencja spowoduje, że przede wszystkim osoby, którym się Unia nie podoba, pójdą na głosowania i co więcej mogą wygrać. Uważam, że udział w eurowyborach jest rzeczą naprawdę bardzo istotną. Tak jak w mieście decydujemy o przyszłości miasta, jak w wyborach do Sejmu decydujemy o przyszłości kraju, tak w wyborach do Europarlamentu decydujemy o przyszłości całej Unii Europejskiej, ale i też Polski, ale i też miasta naszego. To wszystko się przekłada, więc warto w tym uczestniczyć. Warto oddać głos na ludzi, którzy po prostu są aktywni i walczą o interesy Polski. Jeśli uda się ponownie przekonać wyborców, pani Lidia Geringer de Odenberg już wie, czym zajmie się w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego. Jeśli chodzi konkretnie o mnie, o ile wyborcy tak zdecydują, to jest kontynuacja prac nad harmonizacją prawa autorskiego, szalenie istotna, bo dająca pewność prawną internaucie, że na przykład nie kradnie utworów chronionych prawem. Chcemy otworzyć dobra wspólne kultury dla internautów, żeby mogli z niej korzystać pełnymi garściami, a jednocześnie stworzyć taki model, że artysta zostanie dobrze i należycie wynagrodzony za pracę, że jego dzieło nie zostanie ukradzione. Takie metody już są znane, chcemy je wprowadzić w całej Unii Europejskiej. Na razie to jest kwestia eksperymentu, ale wydaje mi się, że z pomocą mądrych i dobrze przygotowanych ekspertów to się uda. W mojej ocenie pani Lidia Geringer de Odenberg jest tym bardzo pozytywnym przykładem pracy europarlamentarzysty w terenie. Zawsze możemy na nią liczyć, jeżeli jest jakieś ważne wydarzenie. Bardzo często kontaktuje się z władzami miasta. Rzecz kolejna, jej propozycje związane z wyjazdami do Europarlamentu. To jest bardzo ciekawa propozycja. Mając dość rozległy teren, bo jednak i Dolny Śląsk, i województwo opolskie, znajduje czas właśnie na spotkania z różnymi grupami społecznymi, zawodowymi. To jest bardzo cenne i myślę, że wróży jej sukces w tych wyborach. Spotkanie zakończyło się wspólnym wnioskiem, że nasze wejście do Unii Europejskiej, mimo wielu obaw i przeciwników, okazało się sukcesem, które przekonało nawet eurosceptyków i pokazało, jak ważnym jesteśmy partnerem w jednoczącej się Europie.